Dzień dobry Państwu. Witamy na kolejnej wideokonferencji w Ministerstwie Infrastruktury, dzisiaj odbywającej się pod hasłem Bezpieczna Majówka. Podczas konferencji głos zabiorą minister infrastruktury w rządzie pana premiera Mateusza Morawieckiego Andrzej Adamczyk, główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajatur oraz gość specjalny Urszula Radwańska. Jako pierwszy głos zabierze pan minister. Proszę uprzejmie. Ja przede wszystkim chciałem podziękować panu Alwinowi Gajadurowi, szefowi Inspekcji Transportu Drogowego. Panie generale, bardzo dziękuję za tą inicjatywę, bo nigdy dość o bezpieczeństwie, nigdy za dużo o sprawach związanych z bezpieczeństwem drogowym, szczególnie w takim właśnie czasie. Bardzo dziękuję, że Inspekcja Transportu Drogowego stale dostrzega potrzebę przypominania kierowcom, przypominania wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, że tak naprawdę od nas wszystkich zależy to, czy bezpiecznie wrócimy do domu. Szanowni Państwo, długi majowy weekend to czas wytchnienia, odpoczynku, to czas relaksu, ale my nie możemy wziąć wolnego od odpowiedzialności za nasze bezpieczeństwo. Bardzo proszę, abyśmy zachowali dystans, stosujmy zalecane środki ostrożności. Dbajmy również wspólnie o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Od kilku tygodni obserwujemy bardzo duży spadek ruchu w transporcie samochodowym. Szczególnie rzecz dotyczy samochodów osobowych. Ale z drugiej strony obserwujemy bardzo, bardzo niepokojące zjawisko zwiększenia wykroczeń wobec ograniczenia prędkości i to są wykroczenia bardzo istotne. Z danych Inspekcji Transportu Drogowego, o tym zapewne będzie mówił pan generał Gajadur, wynika, że jest rejestrowanych mniej naruszeń, to jednak te naruszenia są bardzo drastyczne. Może w ten sposób to powinienem od początku określić. Stosunkowo mniej, stosunkowo proporcjonalnie do mniejszej ilości pojazdów, ale już te wykroczenia, które są notowane, one są bardzo istotne. One są, te zachowania kierowców są bardzo niebezpieczne. One są niebezpieczne dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Apeluję do wszystkich Państwa. Apelujemy wspólnie. Zwolnijmy. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, nie tylko za tych, którzy są z nami w pojeździe. Jesteśmy odpowiedzialni również za bezpieczeństwo wszystkich tych, którzy wokół nas, wszystkich tych, którzy chcą czuć się bezpieczni w ciągach pieszo-rowerowych, chcą czuć się bezpieczni przechodząc przez jezdnię. Dzisiaj w Białymstoku ogłosiliśmy przetarg na kolejne odcinki Via Carpatii, będące jednocześnie południową obwodnicą Białegostoku. I to bardzo ważne, że budujemy bezpieczne, wygodne, przewidywalne drogi. Ale jednak nic nie zastąpi ludzkiego rozsądku. Nic nie zastąpi naszej wstrzemięźliwości, jeżeli chodzi o przekraczanie prędkości. Nic nie zastąpi tej ostrożności, którą powinniśmy i tego przewidywania, które powinniśmy okazywać na co dzień. Empatia wśród kierowców to jest niezmiernie ważna postawa. Żadna technologia, żadne nowoczesne technologie nie zabezpieczą nas na drogach, nie zabezpieczą przed tymi, którzy popełniają wykroczenia drogowe, szczególnie przed piratami drogowymi. Dlatego też jeszcze raz apeluję, aby i proszę, aby nikt z nas uczestników ruchu drogowego nie znalazł się po tej niechlubnej stronie i w tej niechlubnej grupie użytkowników naszych dróg, którzy niestety popełniają wykroczenia i to wykroczenia zagrażające
bezpieczeństwu innych użytkowników drogi. Cieszę się, że Inspekcja Transportu Drogowego przy takich właśnie okazjach jak weekend majowy, jak rozpoczęcie turnusów czasowych letnich i zimowych angażuje wszystkie swoje siły w kontrolę ruchu drogowego, szczególnie samochodów ciężarowych, szczególnie autokarów. Bardzo się cieszę, że Państwo dzisiaj jesteście na drogach i dzisiaj, Panie Generale, zwracam się do Pana Głównego Inspektora Transportu Drogowego Alwina Gajadura, że dzisiaj jesteście z nami, z użytkownikami, uczestnikami ruchu drogowego. I taka ważna też informacja, wczoraj podpisałem projekt zmiany rozporządzenia, rozporządzenie praktycznie, dzięki któremu dopuszczalny jest dzisiaj ruch samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 12 ton. Do tej pory obowiązywały w dzień poprzedzający 1 maja zakazy, teraz tych zakazów nie ma, a to dlatego, aby kierowcy samochodów ciężarowych mogli bezpiecznie dotrzeć do swojej bazy, bezpiecznie dotrzeć do miejsc docelowych, do miejsc zamieszkania i spędzić szczęśliwie weekend majowy, ten wydłużony w gronie przyjaciół, w gronie rodzinnym. Tego Państwu życzę, aby ten weekend majowy był bezpieczny dla nas wszystkich. Tego życzę Państwu, tego życzę sobie, tego życzę nam wszystkim, wszystkim uczestnikom ruchu drogowego na wszystkich drogach w Polsce. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Głos zabierze główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur. Szanowny panie ministrze, szanowni państwo, dołączam się do apelu pana ministra Andrzeja Adamczyka o rozwagę na drogach. O to, aby ten weekend przebiegł bezpiecznie, będą dbali inspektorzy transportu drogowego. My w chwili obecnej koncentrujemy się na działaniach przy granicach, wspieramy Straż Graniczną w kontrolach granicznych, natomiast również dbamy o bezpieczeństwo na drogach wewnątrz kraju. Inspektorzy będą sprawdzali stan techniczny pojazdów, czy te pojazdy są sprawne. Będziemy sprawdzali, czy kierowcy są trzeźwi, czy w autobusach komunikacji zbiorowej jest przewożona odpowiednia liczba pasażerów, czy nie jest zbyt duża liczba tych pasażerów. Również będziemy sprawdzali, czy są przestrzegane zakazy w ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Jak powiedział pan minister Andrzej Adamczyk, dzisiaj tych zakazów nie ma, ale te zakazy obowiązują 1 i 3 maja w godzinach od 8 do 22 oraz 2 maja w godzinach od 18 do 22. Apelujemy do kierowców, których pojazdy nie powinny się poruszać, o zostanie na bazach, o przestrzeganie tego zakazu. Pamiętajmy jednak, że nie jest tak, że wszystkie ciężarówki znikną z dróg. Jest katalog wyłączeń, między innymi mogą jeździć pojazdy, które przewożą żywe zwierzęta, artykuły szybko psujące się, pojazdy pracujące na potrzeby budowy dróg i mostów, więc takie pojazdy mogą poruszać się po drogach. Szanowni Państwo, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, jak wspomniał pan minister Adamczyk, zarządza również siecią fotoradarów. W chwili obecnej w systemie automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym działa ponad 500 urządzeń. Są to fotoradary punktowe, urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości, rejestratory przejazdu na czerwonym świetle. I tak jak wspomniał pan minister, zmalała liczba rejestrowanych przez system fotoradarowy wykroczeń. Tych wykroczeń w czasie epidemii stanu od 14 marca do 24 kwietnia zarejestrowaliśmy 171 tysięcy. To jest o około 1/3 mniej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.
Spadła liczba naruszeń, ale niestety wzrosła liczba tych drastycznych przekroczeń prędkości o ponad 50 km na godzinę w terenie zabudowanym. Tych przekroczeń w okresie od 14 marca do 24 kwietnia było aż 1000, o 70 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Więc apelujemy o zdjęcie nogi z gazu. To są bardzo niebezpieczne sytuacje rejestrowane przez nasze fotoradary. Tacy rekordziści, którzy byli zarejestrowani, niechlubni rekordziści, zarejestrowani w tym roku, od początku roku właśnie do ostatnich dni kwietnia, w miejscowości Jędrzychowice kierowca jechał z prędkością 181 km na godzinę. Kolejny przykład, miejscowość Stołpie na Lubelszczyźnie 160 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Niestety w czasie ubiegłorocznej majówki również był zarejestrowany taki najbardziej drastyczny przypadek przez nasz system fotoradarowy. W miejscowości Kleczanów w województwie świętokrzyskim kierowca poruszał się z prędkością aż 209 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Szanowni Państwo, apelujemy o zdjęcie nogi z gazu. Wszyscy chcą dojechać bezpiecznie do celu, ale najważniejsze, żebyśmy dojechali bezpiecznie. Nieważne, że chwilę później, ważne, żeby nie doszło do tragicznego zdarzenia. I o to w miejscach szczególnie niebezpiecznych będzie dbał nasz system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Szanowni Państwo, jeszcze na zakończenie, nasze kontrole, o czym mówiłem na początku, będą dotyczyły też ciężkiego transportu. Niestety w ostatnim okresie zarejestrowaliśmy sporą liczbę kierowców prowadzących pojazdy ciężarowe na tak zwanym podwójnym gazie. Kierowców, którzy spożywali alkohol, a niestety usiedli za kółkiem. Chociażby kierowca zatrzymany na granicy w Cieszynie, który miał ponad promil alkoholu, doprowadził do kolizji, wjechał w tył samochodu dostawczego. Kierowca przyznał się, że alkohol zaczął spożywać w Wiedniu i przejechał tak długi odcinek trasy, będąc pod wpływem alkoholu. Bardzo drastyczny przypadek z województwa podkarpackiego. Kierowca jadący z Grecji fałszował czas pracy na drogomierzu. Zarejestrowało się ponad 1000 km mniej niż ten kierowca przebył. Używał do tego niedozwolone urządzenie magnes i ten magnes fałszował zapisy tachografu. Dodatkowo kierowca był pod wpływem narkotyków. I taki ostatni przypadek, też drastyczny, sprzed dwóch dni w Dolnym Śląsku. Zatrzymaliśmy kierowcę 40-tonowego zestawu, który wjechał pod zakaz, nie powinien się na danej drodze poruszać. Okazało się, że kierowca nie posiadał prawa jazdy kategorii C plus E, jedynie posiadał prawo jazdy kategorii B. Przyznał się, że od 12 lat jeździ używając prawa jazdy kategorii B. Ze szczerością wyznał naszym inspektorom, że w wieku 16 lat nauczył się jeździć od ojca zawodowego kierowcy i przez ten okres cały czas prowadził wielotonowe ciężarówki, więc no całkowity brak odpowiedzialności ze strony tego kierowcy. Szanowni Państwo, jeszcze raz na zakończenie. Proszę zwolnić w miejscach niebezpiecznych, dostosujmy prędkość do panujących warunków, przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego, przepisów związanych z transportem drogowym, po to, aby ta majówka na drogach była bezpieczna. A o bezpieczeństwo na polskich drogach w czasie tych dni będą dbali inspektorzy transportu drogowego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie inspektorze, proszę o zabranie głosu naszego gościa specjalnego, panią Urszulę Radwańską. Proszę uprzejmie. Dzień dobry. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie na tę konferencję. Tym bardziej, że jest to bardzo trudny czas, czas pandemii, więc o tym bezpieczeństwie trzeba mówić głośno i bardzo często.
W sporcie szybkość jest bardzo ważną cechą, natomiast na drodze ta zasada zupełnie nie działa. Tutaj właśnie wygrani są ci, którzy bezpiecznie dojadą do celu. Zbliża się majówka, czyli czas wypoczynku, czas wyjazdów, grillowania. Więc przede wszystkim musimy dbać w tym czasie właśnie o bezpieczeństwo, musimy myśleć o innych, musimy też przestrzegać obostrzeń. Tak jak właśnie tutaj panowie przedstawili statystyki, właśnie jest to naprawdę bardzo przykre, dlatego ja jako sportowiec też chciałabym dać dobry przykład, chciałabym też apelować, aby zwolnić, aby myśleć o innych. Sport to zdrowie, ale teraz w tym momencie najważniejsze dla zdrowia to jest właśnie zachowanie dystansu, rozwaga. Dlatego niech ta majówka, mimo tego, że jest inna od pozostałych, będzie bardzo bezpieczna i przede wszystkim bądźmy rozważni, dbajmy o bliskich, o rodzinę i stawiajmy bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. No, dziękuję wszystkim Państwu. Jeszcze raz życzę bezpiecznej jazdy, bezpiecznego weekendu majowego. Szczególnie chciałem podziękować pani Urszuli Radwańskiej, która przyjęła zaproszenie od pana ministra Alwina Gajadura. Cieszę się, że pani dzisiaj z nami również apeluje o bezpieczną jazdę, o bezpieczne zachowania na drodze, bo to przecież nie tylko kierowcy ciężkich, wielkich samochodów, ale także i rowerzyści, także i piesi. Wszyscy, którzy stanowimy tą wielką rodzinę uczestników ruchu drogowego, są adresatami tych apeli. Jeszcze raz bardzo pani dziękuję. Wszystkim Państwu życzę po raz wtóry dobrego, udanego, ale szczególnie bezpiecznego weekendu. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Dziękujemy.